Dobra, może tym razem się uda. Drugi raz nagrywam ten filmik. Energie dalej stoją oporem. Ale fizycznie jest coraz lepiej. W sensie odczucia zmęczenia i odczucia takiego parcia przez ścianę, parcia przez jakiś portal, parcia przez drugą stronę i rozpychania się między tymi energetycznymi bodźcami, które po prostu cały czas ładują w nas jak po prostu stado jakichś bizonów. Masakra po prostu, masakra, ale mimo to jest teraz ważne, żeby kontynuować waszą pracę. Jeżeli jesteście tymi, którzy uzdrawiają innych, jeżeli jesteście tymi, którzy dają jakieś rady innym, jeżeli jesteście tymi, którzy kreują, przede wszystkim po prostu trzeba kontynuować. Kolejna rzecz taka, jaka przychodzi, jest to, aby dzisiaj wieczorem najlepiej zrobić ćwiczenia oddechowe. Respirator, po prostu włóżmy sobie respirator w nasze płuca i absolutnie połączmy się z darem, który nazywa się powietrze. Z tego względu, że powietrze musi dojść do zadymionych, zakurzonych, zamkniętych części naszych komórek, które były zwyczajnie niedotlenione. Musimy się dotlenić. Proste ćwiczenia oddechowe, takie jak 10-8 sekund wdech lewą dziurką, zatrzymanie na 2 sekundy, zmiana i wypuszczanie 8 sekund z drugiej strony, wciąganie tą samą, 8 sekund, zatrzymanie, 2 sekundy, zatrzymanie powietrza i wypuszczanie, wciąganie 8 sekund, czyli zatrzymanie, wypuszczanie. Tak proste ćwiczenia dzisiaj, w tych energiach, które mamy teraz, które nas po prostu cały czas pucują, wałują i nie wiem co jeszcze po prostu. Po prostu nawet jak daję teraz ten przekaz, to muszę się przebić po prostu przez jakieś dziwne... Po prostu mam tego dosyć, wiecie? Po prostu zwyczajnie mam tego dosyć, że praca, którą wykonuję, że tak powiem, uzdrowiciel albo ten, który transmutuje energię, jest czasami tak po prostu nieznośna, żmudna i taka po prostu pod górę, że czasami mam wrażenie, że cokolwiek dostaję w zamian, nie jest wystarczające. Po prostu ćwiczenia oddechowe. Dobra. Zobaczmy dzisiaj, co chcę przejść. O! Pod spodem odłożyłam karty, kochankowie. Królowa mieczy po przedzieleniu. Powiedzmy, że to niech będą nasze główne energie. Wybór, w jakiej teraz chcecie być frekwencji. Teraz jest bardzo ważne. Teraz jest bardzo ważne, żeby wybrać świadomie wibracje, w jakich chcemy być. Odbieram po prostu dużo wyborów takich energetycznych, czyli w jakiej energii chcesz się poruszać, jaki humor chcesz mieć. Okej, i teraz tak, kolejna rzecz, jaka do mnie przychodzi, to jest, powiedzmy, że chcesz być, że wybierasz humor pozytywny, lekki, powiedzmy,
Strzelam, prawda? Czyli, że chcesz być codziennie rano w jakimś takim pozytywnym nastroju, nazwijmy to generalnie. I teraz tak, żeby dojść do tego momentu, w którym wstajesz rano i czujesz się pozytywnie, czy jakąkolwiek wibrację wybrałeś, musisz przejść serię wibracji energetycznych, w których byłeś poprzednio. Jest, uwolniłam. Które się nie domknęły. To znaczy, wasze poprzednie wybory były takie, że chcecie być na przykład smutni. Wasz poprzedni wybór był taki, że chcecie być euforycznie. Tak, to jest to! Wow, wow! Albo na przykład wybraliście opcję, że teraz chcecie być bardzo, bardzo spokojni. Więc żeby dojść do tego spokoju, który teraz wybieracie, musicie przejść zamknięcie tych wszystkich reakcji energetycznych, które wybraliście wcześniej. I będzie to wyglądało tak, że wejdziecie, żeby wyjść, to znaczy poczujecie przez chwilę ten smutek, który kiedyś wybraliście, żeby być w nim. Później wskoczycie w poczucie jakiejś takiej euforii maniakalnej. Tak, tak, ja wszystko wiem. To tamten nie miał racji. Później przejdziecie i jak wejdziecie w tą energię cali na 100%, to będzie moment, w którym automatycznie się to zamknie. Wejdziecie w kolejny etap, który wybraliście wcześniej, po to tylko, żeby to zamknąć, i to będzie taka seria zmiennych nastrojów. To jest to, co odbieram, po to, żeby je zamknąć, po to, żeby w końcu usiąść. Po to, żeby w końcu usiąść w tej energii, którą wybraliście. Jako docelową. Czyli możecie się spodziewać trochę takich wahań nastroju, ale będzie dla was to informacja przede wszystkim, jakie wcześniej wybieraliście opcje. Widzicie ten środkowy? To jest główna energia, w której jesteście teraz. To i dookoła was panuje, że tak powiem, kręci się wokół was ta energia. Czyli jesteście w momencie, że tak powiem, to jest ten moment, o którym mówiłam, to taka łupanka energii, prawda? Czyli tych bodźców z zewnątrz, które są cholernie męczące, które po prostu są irytujące, które mają za zadanie w jakimś stopniu nas połk, czyli pobudzić. To jest zazwyczaj zadanie naszych przodków. Nasi przodkowie, czy mieliście podczas Czarnej Nocy duszy wręcz fizyczne popchnięcia? Czy byliście popychani przez duchy? Czy byliście popychani przez swoich przodków? Dosłownie, popychani. Bo ja byłam bardzo często. Na przykład w momencie, w którym decydowałam, na przykład tak jak teraz, prawda? Wcześniej byłam w procesie, który był o wiele, wiele cięższy, więc zdecydowałam się, że sposób, w jaki będę sobie radzić z tymi energiami, będzie możesz iść na miejsce? Idź na miejsce. Idź na miejsce. Idź proszę na miejsce. Idź proszę na miejsce. Czekajcie.
przychodzi, żeby ciumkać. Będzie ciumkał i będzie ciumkał i będzie ciumkał. Energie przodków, które dosłownie mnie popychały w momencie, w którym chciałam się położyć. I ci przodkowie po prostu, że tak powiem, w jakiś sposób chcieli mnie wykopać z tego łóżka, z tego względu, że to nie jest sposób, w jaki oni sobie radzili. Czyli powiedzmy, nie chcieli, żebym ja była jeszcze głębiej w energii analizy. Jednocześnie zwalające z nóg poczucie ciężkości nie było, po prostu było niemożliwe to, żeby zwyczajnie podnieść się z łóżka, prawda? Jest, poszło. Mamy podobne energie z ciemnej nocy duszy i te uderzenia takiego popchnięcia nas, to jest coś, co przodkowie kontynuują, ale na przykład z racji tego, w moim przypadku, że nie kładę się z powrotem, bo generuję, bo jakby jestem, no, dalej już w procesie, już nie jestem na tym etapie, gdzie po prostu było aż tak ciężko, to w inny sposób na przykład ci przodkowie wchodzą, na przykład bardzo często są wykorzystywane przez te psy. W sensie przodkowie wykorzystują bardzo często teraz te dwa pieski tu, żeby mnie w jakiś sposób właśnie tym piorunem namierzyć i wygenerować jakąś energię, która ma na celu pobudzić mój system nerwowy do regeneracji, co jest bardzo niekomfortowe. To jest cholernie niekomfortowe. Kolejna rzecz jest taka, że problem z oddychaniem jest teraz większy. Jest bardzo ważne, żeby być dotlenionym. Niedotlenienie będzie prowadziło do wzmożenia energii, które nie musimy mieć. Jest wsparcie dla mnie w tym momencie, ponieważ muszę wychodzić cały czas z pieskami, prawda? Więc cały czas muszę mieć, że tak powiem, być na zewnątrz. Codziennie. Więc jeżeli macie możliwość, to zróbcie dla siebie czas, gdzie wychodzicie tylko po to, żeby podreperować swój stan, jeśli chodzi o oddychanie. Jest to bardzo ważne. I teraz w tej pozycji serce, ukochany, ukochana, wyszło. Znów inicjacja. Jesteśmy w trakcie inicjacji. Bardzo ciekawe. 5 i 11, prawda? 5 i 11 i tu mamy 5 i 1. Kombinacja. 5 i 1 to jest 6, 5 i 11, 6. Kochankowie, brak pewności siebie, jeśli chodzi o wybór. Inicjacja musi przejść na drugą stronę, czyli musimy przebić się przez te energie, które są w oporze, z tego względu, że nie chcemy podejmować teraz decyzji w takim stanie, w jakim jesteśmy teraz. Ta inicjacja, to popychanie nas, to, że tak powiem, wystawianie nas na próbę albo generowanie w nas jakiejś takiej energii
Energii podirytowania, energii. Strachu. Energia strachu. Przodkowie popychają nas. Nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie z racji tego, że jestem medium, ale po prostu mówię o fizycznych odczuciach, gdzie wiesz, że nie śpisz, tylko wiesz po prostu, że jesteś popchnięty w tym momencie i to bardzo mocno czasami, prawda? Cały czas do mnie przychodzi ten temat z jakiegoś powodu. Możecie mieć fizyczne odczucia strachu, który jest na przykład generowany w postaci tików, albo w postaci, tak jak wcześniej miałam jakieś takie szybkie wypowiadanie słów. Chęć popchnięcia nas do przodu, ale to nie jest. To znaczy tak, ja rozumiem, że przodkowie życzą nam dobrze, ja to rozumiem, ale ja, jak słyszę przodkowie, generalnie dla. To ja po prostu jestem już. O! Kto jest pod spodem? To nie jest nasz strach, ok? To nie jest nasz strach, to nie jest twój strach. To ty nie jesteś tym, ty nie jesteś tą, która wygenerowała strach. Ty jesteś tą, która odczuwa strach. Ty jesteś tym, który odczuwa strach. Potwierdzenie. Mówię o pewnych. Nie wiem, czy to słyszeliście. To uderzenie teraz w kuchni. Jestem sama w mieszkaniu. Mówię o pewnym emitowaniu energii, które jest odbierane przez inne światy i przez inne światy w jakiś sposób jest to oddawane. Okej, do rzeczy, co jest, no to jest to stado bizonów, o których mówiłam. 5 i 6, mamy 5, 5, 5, 6, 6, 6. O, 3-3, magia. Ok, lubię tą kartę. Zawsze się okazuje coś na naszą korzyść. Jest poczucie ulgi. Sześć. Kochankowie. Trzy i trzy. Sześć. Równowaga i balans. Równowaga i balans.
Kolejna rzecz, jaka przychodzi do mnie, to brak celebracji. Brak celebrowania siebie. Brak celebrowania siebie, czyli docenienia siebie na tyle, że jestem w stanie celebrować siebie, czyli to jest coś, co zostało nam zabrane. Brak możliwości docenienia siebie, dosłownie celebracji siebie, to jest to, co do mnie przychodzi. Więc wypowiedzenie swojej prawdy będzie formą celebracji siebie. Okej. No zrozumiałe. Czyli w momencie, w którym ekspresyjnie wyrazisz siebie, to co przechodzisz, albo cokolwiek, co chcesz wyrazić ekspresyjnie, może nawet nie to, co chcesz, ale jeżeli wyrazisz siebie ekspresyjnie, wrócisz do... dasz sobie po prostu świadectwo na to, że twoja energia zasługuje na to, żeby być celebrowana. Czyli musisz wypowiedzieć jakąś swoją prawdę i ta prawda będzie formą celebracji ciebie. Dzięki czemu inni będą mogli celebrować ciebie. Okej, zapytajmy, dlaczego jest tutaj ta magia. Jak to brzmi? Zapytajmy, dlaczego tutaj jest ta magia. Tak jakby coś było złego w tym, prawda? I że jest magia. Jest takie poczucie, że nie możemy siebie celebrować, tak jakbyśmy postawili sobie jakąś granicę. Na ile doceniamy siebie? Na ile doceniasz siebie? Nie mogę siebie za bardzo docenić, bo jak się za bardzo docenię, to zaraz coś się zepsuje, albo jak się za bardzo docenię, to, to się okaże, że zaraz będę w jakiś sposób poniżona, że to było tylko moje ego. Uważajcie na to. To jest system wierzeń naszych przodków. Na czym polega toksyczność kobiety? To jest to, co słyszę. Toksyczność kobiety polega na tym, że kobieta nie słucha samej siebie. Toksyczność kobiety polega na tym, że nie docenia, nie widzi swojej obfitości i swojej wysokowibracyjnej energii. Toksyczność kobiety polega na tym, że nie czyta intuicji i rezygnuje z intuicji. Magia polega na tym, że pomimo tego, że jest tutaj taki vibe toksycznej kobiety, chce zostać pokazane dokładna odwrotność tego, co powiedziałam. Czyli chce ci zostać pokazana energia, w której słuchasz swojej intuicji, w której jesteś w swojej obfitości i akceptujesz siebie w swojej obfitości, akceptujesz swoją wysokowibracyjną energię i nie jesteś w cieniu. I nie ukrywasz się. To jest to, co chce
ci być. Ach, wyszło. Transmutuję dzisiaj dużo energii waszej. Okej. Okay. To jest, co chcę w jakiś magiczny sposób być wam pokazane. Nowa praca, nowy system pracy, w którym nie będziecie w cieniu, będziecie w obfitości, będziecie w... To znaczy, to nie jest przyszłość, to jest obecna energia, która jest dostępna teraz. Więc ciężko jest usiąść do pracy teraz, z tego względu, że intuicja jest w jakimś stopniu zasłonięta. Zasłonięte jest to, co chce być odsłonięte. Jeżeli pozwolisz sobie na wyjście z cienia, twoja wysokowibracyjna energia zostanie ci pokazana z powrotem, zostanie zwrócona ci. Okej. Koło fortuny. To jest ten moment. To jest w środku ta walka. 5 mieczy. O! Dzień dobry. To jest ten strach. Karty mi spadły. Sprawiedliwość. To czytanie ma zrobić dla was sprawiedliwość w jakimś stopniu. Czy czuję, że zrobiłam? Sprawiedliwość dla was? To jest energia, o której mówiłam na samym początku naszego czytania, czyli te ciężkie energie ciemnej nocy duszy. Podczas której wychodzą jakieś pewne takie iluzje emocjonalne, które grały w nas jakieś skrzypce, jakieś nuty, które nie były zharmonizowane. Po to, żebyśmy mogli król pałek, a pod spodem królowa pałek, żeby król i królowa razem pojawili się u siebie. Król ma jaszczurkę, a królowa ma kota. Jest to forma strachu, który został przetransmutowany i wyrażony w postaci zwierzęcia. Czyli nie jest już we mnie ten strach, tylko jest na zewnątrz mnie i jestem w zgodzie z sobą, dlatego mój strach może być wymanifestowany w postaci jakiegoś zwierzątka, które jest na zewnątrz, czyli jakiegoś aspektu mnie, które było wyciekiem emocjonalnym. Wyciekiem energetycznym. O, wow, co za czytanie, okej. Okay.
nie uciekaj przed opiniami na swój temat. To jest to, co chciało przejść. Zaraz zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli macie ochotę na przedłużone czytanie, napiszcie do mnie maila i zaraz zobaczę, co tutaj chcę jeszcze przejść. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł, także będzie dostępne tutaj na YouTubie. A jeżeli nie, to zapraszam na następny przekaz. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się.